Cześć wszystkim. Dzisiejszy odcinek będzie krótki, ale z serii absurdy, że tak powiem, serwisowe, technologiczne. Nie wiem, jak to nazwać. Kurde, ja już nie mam na to, że tak powiem, pomysłu. Przyjechał do mnie klient z MP3, 500 na regulację napędu, ponieważ przy starcie szarpie. Oczywiście klient sam wymienił olej, ale serwisu przekładni już nie zrobił, bo to chyba przerosło kogoś. No ale co, zobaczcie, co zauważyłem po rozebraniu napędu. Przypomnę jeszcze, że klient niedawno kupił ten pojazd. Zobaczcie, mamy cztery rolki takie i cztery rolki takie. Weźmiemy sobie to na wagę, zobaczymy, co tutaj nam pokaże waga. Jedną ręką ciężko cokolwiek zrobić. Włączam wagę. Teraz włączam wagę, sorki. Mamy 0. Pierwsza rolka 24,65. 67, przepraszam. Kolejna rolka 14,95. 15 gramów i 25 gramów. Powiedzcie mi teraz, ja się zastanawiam, co skłania ludzi do takiego postępowania z rolkami. Jaki to ma cel, jaki to ma sens w ogóle. I dlaczego potem psują się napędy, psują się układy napędowe i silniki? Bezpośrednio może to nie ma wpływu na uszkodzenie jakiegokolwiek silnika, ale być może. No po to mamy 8 rolek o tej samej gramaturze, żeby je stosować, a nie żeby zrobić 4x4. To jest totalnie bez sensu, moi drodzy. Jak widzicie, nawet w takich maszynach ludzie myślą, że zrobią coś sami, złapią Pana Boga za nogi. I ich zdaniem ten motocykl poleci super elegancko, bo ja sobie sam wymieniłem. Żyjemy w dobie czasów, gdzie wszystko można kupić. Wszystko dosłownie można kupić. Tylko szkoda, że ludziom brakuje wiedzy i wyobraźni. A tym samym potem tracą swoje pieniądze, bo jeśli coś padnie, no to już, jak niektórzy wiedzą, naprawa takiego napędu trochę kosztuje. Czy to wariator, czy sprzęgło, czy pasek, to nie są 120 zł jak w skuterze zwykłym, małym, 50C, czy w chińskiej 125C, tylko tutaj już idą w grube setki te kwoty. Co wy o tym myślicie, moi drodzy? Czekam na wasze komentarze.